Cześć i cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Skóra, w dniu dzisiejszym robimy sobie opening 62 złotych szkatułek i szkatułek z plusem, ogólnie liczę jako jedność. Nie wiem, czy dobrze policzyłem, ale raczej tak. Ogólnie, jak widać, tutaj klucz mam na pewno niewystarczający, ale nic mylnego. Na drugiej postaci, na kluczniku GGGGGGGG mam ilość odpowiednią. Także przejdźmy do już otwierania. Uwaga, pierwsza szkatułka. Instrukcja w użowy szpon, czyli lecąc z tego instrukcja, akurat ta nas no, nie satysfakcjonuje za bardzo. Yangi, instrukcja leczenie. Silne ciało, to już całkiem ciekawa rzecz. W sumie to nawet aury mogłyby lecieć, czyli całkiem byłbym zarobiony, nie ukrywam. To jakiś olbrzymi smok, miecz półksiężyca, rękawica, króla przepowiedni, zabójca lwów, jakieś kurde bronie, księga umiejętności, czerwone ostrze, wow, niesamowite. Okej, okay, okrągła tarcza już mogła być z NNO jakimś coś takiego. No świnki. Och, level. Znaczy level. Trochę expa, wbijamy sobie level. Lecimy, nie śpimy. No i dobra, tutaj jak widać kończą się klucze powoli. O, powtarzałem jeszcze o to też na glebę. Ale to nic. Sobie tutaj otworzę jeszcze te szkatułeczki na tej stronie. Pyk. No jak widać same takie śmieciowe rzeczy lecą, szczerze mówiąc, myślałem, że troszkę ciekawsze i te, jakie będą leciały, no ale trudno. I pierwsza tutaj, pierwsza już kolejna, skrzynka, jeszcze kolejna, instrukcja leczenia znowu. Czemu to nie aura, come on, czemu to nie instrukcja aura? I kłąb, kłąb akurat to jest fajne, ogólnie te broni ja będę sobie sprzedawać i myślę, że takie ulepki jak grunt świni, no czy potki też będę sprzedawać, więc zobaczymy na końcu ile będzie z tego yang, bo yangi też lecą. Trochę posprzątałem tutaj ekwipunek, jak widać mamy już prawie 500 tysięcy, kolejna okrągła tarcza, okej, znowu okrągła tarcza, niesamowite. Kolejna broń, kolejna tarcza, okej, bodzio, wow, tego się nie spodziewałem, ale tutaj gdzieś powinno się pojawić, albo w tym momencie właśnie się pojawi, co teoretycznie leci ze szkatułki z plusem, jak i bez plusa, oczywiście złotej. Jak widać to już całkiem fajne przedmioty. No ja sobie tutaj jeszcze raz poukładam, 6 mistyki, niesamowite. Jeszcze raz sobie poukładam ekwipunek, żeby po prostu mieć już odpowiednią ilość kluczy. Okej, okay, także lecimy z ostatnimi szkatami, łuk jednorożca. Ho, ile tutaj level upów, prawie dwa. Ogólnie to te potki to jednak pomyślałem sobie, że w sumie za statystyki są, w sensie za kulkę wbitą, a nie ze szkatułki czy coś takiego. Już 12 level na postaci 120 na szkacie, także no optymistycznie może za 10 lat sobie wbijemy maksa. Tutaj znowu exp, pasz uciekiniera, amulet orka, wachlarz na szamankę, księga umiejętności, też nic ciekawego, bodzio kolejny, okej, okay, jakieś yangi, jakaś księga klątw, też spoko, okej, okay, futro tygrysa, to nie bardzo. Kolejne expy, księga umiejętności, o, roczne uderzenie. Szkoda, że te instrukcje tutaj nie były, kurde, no same jakieś takie, ole, co mnie ciekawe. A mogły to być aury, berki, no cokolwiek, czerwone ostrze, no ale... No trudno. Jak widać, to było 62 szkat. Ja wszystko, co mogę sprzedać, sprzedam i widzimy się na podsumowaniu. Tak wygląda właśnie cały mój drop. Jest to 900 tysięcy. Do tego ulepszacze warto około 6 milionów, ponieważ ten shuriken z plus jest też dość sporo wart. Do tego czerwone ostrze 2,5 miliona, walnięcie myślę, że 100-200 tysięcy. Instrukcja, silne ciało myślę, że około miliona, może nawet dwóch, jakby ktoś się skusił. Tarcze łącznie to około też miliona. Tego nawet nie liczę, bo wątpię, żeby ktoś to kupował. Ja po prostu zbieram te rzeczy akurat do robienia skilli, ponieważ jeszcze ani jednego na G nie mam, no i w przyszłości się na pewno przydadzą, a bodzie to taka cena, no nie do końca jestem pewien, ale wydaje mi się, że około 3 do 3,5 miliona za sztukę, czyli jakieś 6-7 milionów za sztukę, czyli łącznie to wszystko jest warte może z 15 milionów, tak 13-15 zgaduję teraz na oko, no z yangami. No i to byłoby chyba tyle z 62 złotych szkatułek, wbiliśmy 4 poziomy na naszej top 1 Prolelokoksurze. No i co? Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, możesz zostawić ocenę
w postaci łapki w górę lub w dół, tam subeczka, dzwoneczek, komentarzyk. Zapraszam również na grupę na Facebooku, do której jest link w opisie. No i co, miej dzisiaj wspaniały dzień, trzymaj się i cześć, narka.